Ta skomasowana jak na razie defensywa przynosi efekty. Ciężko jest piłkarzom Barcelony znaleźć pozycję strzelecką. Messi w pole karne, Rakitić głową, ale troszeczkę za wysoki był to pułap. Ledwo musnął tylko futbolówkę czołem i ta przeszła kilka dobrych metrów obok słupka. Rakitić to taki piłkarz, który przydaje się, budzi się w zasadzie w takich meczach, kiedy Barcelonie nie do końca się układa. Wystarczy wspomnieć starcia z tego sezonu z Atletikiem, a także z Atletico, kiedy Chorwat trafiał do siatki rywali. Z Atletikiem 1-0 da posłużyć do sforsowania tej defensywy, jaką tutaj stworzy Granada. Teraz uwaga, Umtiti po rzucie rożnym, mamy celny strzał, ale to uderzenie nie mogło zaskoczyć Ochoa. Natomiast jak na razie ta gra Barcelony w ofensywie nie jest zbyt płynna w porównaniu z poprzednimi meczami zespołu Luis Enrique, no bo przecież 4-0 z Deportivo, 4-0 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, 3-2 Mina i to jest zawodnik, o którym pisze się od ładnych paru tygodni. Kolumbijski 22-letni środkowy obrońca, który w tym momencie występuje w Palmeiras i który, co ciekawe, posiada klauzulę w wysokości 9 milionów euro. Tyle może zapłacić Barcelona, uwaga. Rafinha, niedokładnie. 9 milionów euro musiałaby zapłacić Barcelona, żeby ściągnąć Jeriego Minę na Camp Nou, a 30 milionów euro pozostałe kluby, więc być może coś tam rzeczywiście jest na rzeczy. Piłka odbita jeszcze tutaj widzimy od Davida Lombana. Tak, powinien być pieczołowicie pilnowany. Rakitić, dobry odbiór Chorwata, Rakitić, Suarez 20 metrów, Suarez goni od czoła. To było zaskakujące uderzenie, nie zastanawiał się długo, no to był właśnie Suarez w swoim najlepszym stylu. Bez większego zastanowienia. Barcelona zapobiegając, kasując w zasadzie w zarodku te kontrataki Granady. Tutaj widzimy tę akcję, którą próbował zamienić na bramkę. Messi do Suareza, Suarez, Rafinha, Neymar, słupek! Nie ma bramki, jeszcze Rafinha jest! W końcu otwarcie wyniku, 48 minuta. Rafinha, ale ile tutaj musiało się wydarzyć, ile musiało być trochę błędów, trochę szczęścia, trochę przypadku, aby w końcu piłka znalazła drogę do bramki. Rafinha, powrót po kontuzji, udokumentowany bramką. Cała pierwsza połowa układała się w taki sposób, że wydawało się, iż te bramki dla Barcelony będą kwestią czasu i pierwszego gola strzela Rafinha, który ma niesamowite statystyki w tym sezonie Primera División dla Brazylijczyka. To 7 ligowy występ w sezonie 2016-2017 i już 5 gol w poprzednich meczach. 2 trafienia z Deportivo wcześniej, mecz bez gola z Celtą, a jeszcze wcześniej starcie ze Sportingiem i gol, a wcześniej konfrontacja z Leganesy, gdzie też zapisał się na listę strzelców Rafinha. Rzeczywiście niesamowita seria tego zawodnika, który każdym swoim występem daje sygnał Luisowi Enrique, że jak najbardziej warto go rozważać. Bez zastanawiania się, a to jeszcze raz akcja, po której padła pierwsza w tym meczu bramka. Tutaj Suarez, trochę zabrakło mu nogi, tak mówiąc piłkarskim żargonem, a później efektowna przewrotka. Na tę dzisiejszą pozycję Brazylijczyka, piąte trafienie Rafini dla wszystkich tych piłkarzy Barcelony, którzy nie mogą liczyć na zbyt dużą liczbę minut od Luisa Enrique. Przykładem wydaje się Sergi Roberto, który wykorzystał tę swoją okazję, a wydawało się przecież w pewnym momencie, że Sergi Roberto znajduje się już poza możliwości. Ani Messi, ani Suarez, ani Neymar, a tymczasem pędzi prawą stroną Sergi Roberto do Neymara. Neymar, kapitalna okazja, Neymar i broni Ochoa. Fantastyczne było to dośrodkowanie Sergiego Roberto. O tym mówiliśmy w pierwszej połowie, że to jest jeden z najlepiej dośrodkowujących piłkarzy ogólnie chyba w całej La Liga, no i też dowód na to, że często opłaca się przesunąć zawodnika z innej pozycji właśnie na bok obrony, bo taka moda można... W najważniejszych momentach trochę skupienia, trochę precyzji, trochę być może też zdecydowania. To jeszcze raz świetna akcja Sergiego Roberto, dośrodkowanie w pełnym biegu, idealnie do Neymara. Tutaj wszystko też odbyło się tak, jak powinno się odbyć. Dobre przyjęcie piłki, uderzenie lewą nogą, ale też na wysokości. A to wszystko jest przewidywalne, schematyczne. Teraz Mascherano w pole karne, świetna piłka! Luis Suarez, to powinno być 2-0. 100% okazja, niewykorzystana przez Urugwajczyka.
Kapitalne było to podanie od Javiera Mascherano do Luisa Suareza. Tutaj w tę grę ofensywną muszą angażować się nawet środkowi obrońcy, żeby sforsować ten mur, jaki postawił Lucas Alcaraz w polu karnym. Zobaczymy, czy wszystko ma też Paco Alcácer już za moment. No dziś akurat Luis Suarez wszystkiego nie miał. Nie miał na pewno skuteczności, chociażby w tej sytuacji znakomita okazja. Wystarczyło pocelować gdzieś bliżej. Messi, ale spudłował teraz Argentyńczyk, no zupełnie nie w swoim stylu. Inna sprawa, czy było tam miejsce na takiego loba. No, jeśli było, to musiał on być zdecydowanie bardziej subtelny, delikatny, takim wymuskany, no czego mógł być. Bardzo optymistyczny prognostyk, skoro Granada potrafi tak skutecznie bronić na tle Barcelony. Na Camp Nou to być może takie mecze jak 1-3 z Granadą, czy 1-5 z Las Palmas, co wydaje się jakąś abstrakcją w tym momencie, już się nie powtórzą. Kończy się to spotkanie. Skromne zwycięstwo Barcelony nad Granadą w 1500 meczu na Camp Nou. Nie był to najlepszy występ w wykonaniu Neymara. Bramka Rafini, który imponuje ostatnią skutecznością. 5 goli, 6 strzałów tego zawodnika w Primera División. Isaac Cuenca mówił przed tym spotkaniem, że jeżeli strzeli gola w tym meczu na Camp Nou, to nie będzie go świętował jako były zawodnik przecież Blaugrany. No ale też Granada nie stworzyła sobie w zasadzie jakichkolwiek okazji, żeby przetestować Marka Andre Ter Stegena. Ivan Rakitic w roli Sergio Busquetsa wpisał się przyzwoicie, ale tak jak też mówiliśmy, pracy w defensywie nie miał praktycznie dzisiaj żadnej, albo bardzo niewiele. Guillermo Ochoa bez czystego kąta, ale też trudno mieć pretensje akurat o bramkarza reprezentacji Meksyku. No i cóż, 3 punkty zapisane na konto Barcelony, to jest najważniejsza informacja, a kibice Barsy o tym spotkaniu chyba mimo wszystko chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Tak, w takiej nomenklaturze studenckiej często mówiło się, przynajmniej ja tak słyszałem, zakuć, jak to było, zaliczyć i zapomnieć. I tak chyba też można w podobnym tonie mówić o tym meczu. Rozegrany, zaliczony, wygrany i do zapomnienia chyba. Tak można było podsumować to spotkanie. 1-0 po bramce Rafinie wygrywa Barcelona. No i teraz czeka na te ważniejsze mecze. Na starcie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. No i za tydzień mecz prawdy, ale chyba głównie prawdy dla Sewilli. Spotkanie na Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla kontra Barcelona, a tymczasem czekamy na pierwsze pomeczowe. To z dużą dyplomacją, z dużą klasą wypowiedział się, jak zwykle można powiedzieć, wychowanek Blaugrany. No i to jest najważniejsze. 3 punkty wędrują na konto Barcelony bez kontuzji, bez żółtej kartki dla Luisa Suareza, czego obawiano się przed tym spotkaniem. A więc wszystkie założenia, można powiedzieć, spełnione. Myślę, że sporo założeń też spełnili piłkarze trenera Lucasa Alcaraza i następny mecz u siebie z Deportivo La Coruña być może będzie meczem, no, w pewnym sensie jakimś przełomowym. Może w końcu Granada doczeka się pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. No i ruszy troszeczkę w górę tabeli, ruszy ze zdobywaniem punktów, bo na razie z tym jest bardzo, bardzo źle. Porównanie kolejnych zawodników. Ivan Rakitic i Uche Agbo. To ja, już no i widzimy, którzy biegał dzisiaj najwięcej Rafinha Alcantara. Natomiast po stronie Granady były zawodnik Barcelony, Isaac Cuenca. Katastrofalnie wygląda ta sytuacja Granady w tabeli Primera División. 0 zwycięstw, 3 remisy. Do tego 7 porażek, 8 goli strzelonych, zaledwie 24 bramki stracone. Musi zareagować natychmiast Lucas Alcaraz, jeżeli chodzi o to punktowanie, bo też takie sytuacje jak jeden punkt w meczu z Sportingiem Gijón nie mogą przynosić jakiejkolwiek satysfakcji. Tu po prostu potrzebne są zwycięstwa i to na już największą intensywność. Widzieliśmy, kto włożył w to spotkanie. No i podsumowanie tej 10. kolejki Primera División, tych meczów, które już zostały rozegrane. Oczywiście jeszcze przed nami kilka ciekawych meczów, zwłaszcza ten w poniedziałek. Deportivo kontra Valencia. Tak wygląda sytuacja w tabeli. Barcelona goni Real Madrid. Brakuje w tym momencie podopiecznym Luisa Enrique 2 punktów do ekipy Zinedina Zidana, a my powoli będziemy się z Państwem żegnać. O sytuacji Granady już mówiliśmy. Tak jest. Ta sytuacja Barcelony też czytelna. Zatem z naszej strony to już wszystko za wspólnie spędzony wieczór. Dziękuję. Tomasz Ciąkała. Marcin Pawłowski. Do usłyszenia.